Dzień dobry, Szuchowo, Polsko, witam serdecznie na relacji z dogrywki o półfinał turnieju Grand Prix Fide rozgrywanego w Berlinie. Nazywam się Zbigniew Pakeza, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. I następnej, właśnie nie wiadomo ile, ale mniej więcej pewnie. Między półtorej a pół godziny spędzimy razem dopingując naszego zawodnika Radka Wojtaszka w walce z najlepszym węgierskim zawodnikiem, Richardem Raportem. Ile ta dogrywka potrwa? No, nie wiemy dokładnie, ponieważ co najmniej dwie partie zawodnicy rozegrają tempem 15 minut plus 10 sekund na ruch, ale w przypadku remisu po tych dwóch partiach będziemy świadkami kolejnych dwóch partii, tym razem rozgrywanych już tempem szachów błyskawicznych, czyli 3 minuty plus 2 sekundy na ruch i jeśli te partie również by nie wyłoniły zwycięzcy, to wtedy mamy to co wszyscy kochają, a zawodnicy niektórzy nienawidzą, czyli Armagedon, partia rozgrywane właśnie w formule Armagedon. Od razu muszę powiedzieć, że jakieś problemy techniczne są na stronach, które normalnie transmitują partie. Ym, na przykład, cs 24 mi nie działa osobiście. Nie wiem, czy to u mnie jakiś Bubble, czy u Was też. Dlatego po prędce musiałem jakąś scenę sklecić, yy, jako taką. I nie, 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 więc się nie zszokujcie. Mam nadzieję, że to tragicznie nie wygląda, drodzy widzowie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Yy, tylko tak, jak parta się skończy i kolory się odwrócą. To może być bardzo Messi tutaj. I nie chodzi mi o Lionela, tylko chodzi mi o, o bałagan. Że może być średnio. I wtedy będzie naprawdę improwizacja, drodzy widzowie. I nawet nie wiem, czy to zadziała na pewno. A, zaraz, czasu nie widać. Zawodników. Wiedziałem, że czegoś mi to brakuje. Kurcze, flag. Chwila, widzowie. Gdzie ten czas się pojawi? Eee, dobra, już wiem, gdzie się pojawi. Muszę coś wymyślić szybko. <laughs> Muszę coś szybko wymyślić. Eee, witam, witam wszystkich widzów. Co jeszcze? Jeszcze się schodzimy. Dobrze, że właśnie wcześniej odpaliłem. Eee, nie wiem, gdzie ten czas się pojawi niestety. Na tej scenie tutaj. Eee, hmm. Zaraz będziemy kombinować, drodzy widzowie. Chyba już wiem, gdzie to się może pojawić. Chyba tutaj, ale nie jestem pewny. Dobra, jak zaczną grać, to wtedy ogarnę temat, chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. Witam, mi się dobro, 1998. Tak, szczęśliwi czasu nie liczą, dokładnie. Ja no, przepraszam widzowie za ten bałagan na początku, ale działa wam przez 24 na przykład? Czy nie działa? Bo mi nie działa na przykład. I nie wiem, czy to u mnie coś nie teges, czy. Czy będzie drugi komentator? Nie będzie. W ogóle broda coś chorowity się zrobił. Rozchorował się, i nie wiem w ogóle, czy na szkoleniu się jutro pojawi. To jest w ogóle takie niebezpieczeństwo, że się nie pojawi. Działa u was? Czy z 24? A, nie działa, dobra, nie działa. No właśnie. Czes bombowi nie można ufać, więc stwierdziłem, że wzięcie partii szczeskomu to no, ostateczność, ale, ale trzeba, się, trzeba się do takich kroków niestety posunąć. Jakie formaty czasowe w tej dogrywce? 15 minut, plus 10 sekund na ruch, dwie pierwsze partie. A potem będą krótsze 3 plus 2, jeżeli nie starczy. I teraz tak, trochę o tym pojedynku. Radek Wojtaszek gra bardzo dobrze na tym turnieju. Raport gra bardzo, ale to bardzo wątpliwie. Cudem w ogóle wszedł do tej dogrywki, tak to trzeba nazwać. I chwilkę wczoraj z Radkiem miałem okazję porozmawiać, dałem mu radę, oczywiście, wiecie, rada amatora, ale mimo wszystko y może gdzieś tam weźmie to pod uwagę. Powiedziałem Radkowi tak, słuchaj Radek, raport gra bardzo podejrzanie graj swoje w ogóle, bo czasami jest tak, że jak widzimy, że zawodnik coś tam nie domaga, to staramy się jakoś, tak nie wiem. Go zaskoczyć dodatkowo, jakoś bardziej zaryzykować. Moim zdaniem Radek powinien grać swoje, a raport sam się rozwali. I taka strategia moim zdaniem może zadziałać. Z drugiej jednak strony, tak jak Radek zagrał ten turniej, między innymi, moim zdaniem dobrze, dlatego że grał totalnie bez żadnej presji. W ostatniej chwili dopiero wskoczył jako rezerwowy do tego turnieju, grał bez żadnego obciążenia i na takim luzie, akurat w przypadku Radka to jest ważne, na przykład Janek zawsze się wydaje, że gra na luzie, u Radka jest trochę inaczej dlatego ten luz moim zdaniem mu pomógł i dlatego miał tak dobre pozycje nawet mógł zrobić tych punktów więcej tak, Raport był faworytem zdecydowanym tej grupy i po wyniku na Tata styl bardzo dobrym, presja była na nim spoczywała, że ma tę grupę wygrać Jednakowoż teraz, drodzy widzowie, raport totalnym cudem szedł do tej dogrywki. Radek Wojtaszek miał praktycznie owłos od wejścia bez dogrywki, dlatego teraz, tak jakby ta presja się rozkładała, można powiedzieć, porówno. I raport teraz może grać w roli takiego, że, no a, dobra, hulaj dusza piekła nie ma, mogę tutaj świrować. Mi i tak nie powinno w tej dogrywce być z kilku względów. Po pierwsze, z Fedusiejem. W ostatniej rundzie nie powinien tej partii wygrać nigdy w życiu, a po drugiej Radek Wojtaszek powinien swoją partię wygrać. Więc zdarzyły się takie dwa, można powiedzieć, cuda w ostatniej rundzie i dlatego ten raport w tej dogrywce jest. I, i, i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi właśnie o szachy szybkie, właśnie ten flow, to takie ten nastawienie psychiczne przed partią jest bardzo ważne. To również wpływa na zużyty czas do, do namysłu. Dlatego... Tutaj, moim zdaniem, właśnie teraz już Radek tej przewagi psychologicznej może nie mieć. Oczywiście, te wszystkie moje wywody to są moje prywatne przemyślenia. W ogóle mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. W ogóle bym się nie zdziwił, ale ja zawsze mam takie rozkwiny. Więc, wiecie, widzowie, nie bierzcie tego na pewno za pewnik. Tak, Wojtaszek miał dwie wygrane z Oparinem, rzeczywiście, pozycje i nie wygrał żadnej z nich. Więc, no, odpukać jakby Radek nie awansował, to w sumie mógłby mieć pretensje tylko i wyłącznie do, do siebie. Czemu Radosław Wojtaszek jest mniejszy niż oponent? To w sumie dobre pytanie. Bo mówię, scenę robiłem, tak wiecie, na chybcika. Dobra, mogę go spróbować powiększyć. Tutaj go. Jeszcze ma imię ucięte, widzicie? Dobra, powiększymy go tu. Dobra, jest teraz już duży. Dalej jest ciut mniejszy chyba, ale trudno. W ogóle to z tą sceną jeszcze będą e, numery. Cześć, Dalwin.pl. Co tam się wydarzyło w ostatniej partii, Kamil Dybiszbański? Nie wiem. Widziałem tylko, że po debiucie miał Oparina zmasakrowanego, a później poszedłem grać w piłkę i tylko zobaczyłem wynik na koniec, nie przejrzałem tej partii, szczerze mówiąc. Zmniejszyć raporta? Nie, niech już będzie tak, jak będzie. To i tak chaos, drodzy widzowie. Jak tylko zacząłby działać, drodzy widzowie, 324, to dajcie mi znać, dobra? Tak, będzie zegar. Będzie zegar, czyli ten wynik jakoś stąd usunę w takim razie, albo go yy, zmniejszę. I tu może jeszcze gdzieś ten czas będzie po prawej stronie. To <laughs> będzie. Chociaż czas powinien być tam, gdzie chyba zdjęcia zawodników, nie? Nie wiem, zobaczymy, widzowie. Będzie chaos, na pewno. Na szachownicy nie wiadomo, bo Radek raczej powinien y, trzymać pod kontrolą pozycję białymi. Y, ale jak się kolory odwrócą, to może być, może być różnie. Mariusz chce. Y, nawet nie mam jak przeanalizować ostatniej partii Radusowa, bo nie mam jak się do niej dostać chyba sensownie. No i nie ma czasu, na 6 minut na analizę to ledwo zacznę, to, to już będę musiał kończyć. Oczywiście na YouTube drodzy widzowie, kciuki w górę dla, dla Radka I na szczęście, żeby przynajmniej tak od 100 zaczął. Wiecie, Radek też musi, żeby zrobił punkt, musimy być 100 kciuków. Cześć Witeczku, co jadłem dziś na obiad? Ja Jadłem polędwicę z dorsza Z ziemniakami i, i surówką z kiszonej kapusty Było to zarazem moje śniadanie dzisiaj No dobra eee, Tak patrzę Tak, dzisiaj cała dogrywka się odbędzie, drodzy widzowie, czyli te dwie partie co najmniej. Podejrzewam, że o 16 grają rewanż, czyli grają o 15, chociaż nie wiem, czy czekają do 16. .00. Szczerze mówiąc, nie czytałem regulaminu. Nie sądziłem, że dzisiaj no, będę jeszcze komentował, bo dosłownie kończę streama i jadę do Wieliczki. Jaki debiut najlepszy na raporta? No, Radek będzie grał swoje. To zależy, co raport zagra. Jak zagra jakieś D5, to katalońską Radek zagra. Ale Radek powinien trzymać, chyba, pozycję w miarę spokojną. Ale to bardziej zależy od raporta, co on wybierze czarnymi na D4, bo może zagrać coś zwariowanego, a może zagrać coś solidnego jak D5. Czym ustawię? Już nic nie będę w stanie zmieniał. No tam, a no widzę, trochę rzeczywiście są pola przesunięte, no ale widać jakie figury są. Dacie radę widzowie. Nie, nie jadę do rodziny, jadę szkolenie prowadzić. Szachowe, tygodniowe, drodzy widzowie, połączone z turniejami, z symultanami i tak dalej, i tak dalej. Już jutro pierwszy wykład i impreza integracyjna wieczorem. Więc muszę naprawdę dzisiaj wypocząć. No, czekam cały czas, czy partie wystartują rzeczywiście punktualnie, czy jakieś czasy się pokazały. Nie pokazały się, czy 24 dalej nie działa. Ja nie wiem co z tymi stronami czasami jest, że Czes 24 to mega często nie działa. Czytam Adam Okej okay, obydwa czaty. Liczes. No liczę się, nie pomyślałem w sumie. Na liczes też są partie, tak? Zobaczę, jak to tam wygląda. Liczes. No, musiałbym teraz scenę zmieniać. Nie wiem, czy zdążę. Może po drugiej partii ewentualnie z liczesu wezmę. Może tak będzie lepiej, rzeczywiście. <śmiech> zdjęcia. <śmiech> tak, były robione chyba mikrofalówką. Wiem, że nic na ich nie widać. Eee, wiecie co? W sumie mógłbym. Zdjęcia jakieś tam wstawić, po prostu z neta znalezione. Poczekajcie, może jeszcze zdążę. Wojtaszek. Chwila moment. Może jeszcze zdążę jakieś zdjęcia po prostu wstawić i będzie dobrze. Eee, Szukamy jakiegoś ładnego, nie mogę znaleźć. <laughs> nie, na no, żartuję, zaraz. <laughs> no dobra, niech będzie to. Jeszcze znaczy młody. Tutaj radio jest, tutaj. Tak. I raporta. Raport o. Tra ta 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 ta. Kurczę zaraz zaczynają. Już może zaczęli. Nie, nie zaczęli jeszcze. Dodaj tu. Okej. Okay. Tu. Tyk. O. Może tak lepiej. <noise> tak. Kurczę, flag. Tylko to jest takie wąskie jakieś. <noise> Ma to sens w ogóle? Tak. <noise> I. Czy zostawić tak, jak było? Nie, no, tak jest chyba brzydko. <noise> M. Mm. I tu raport. <laughs> Znowu będzie większy. Co za skandal. <laughs> Jaki zły format zdjęcia wybrałem, Radka. <laughs> Kurczę, już tego nie zdążę zmienić. Muszę z... inne zdjęcie, Radka, znaleźć. O, to. Nie, to też jest jakieś robione z mikrofalówką, może to? Czemu jeszcze nie grają? Ktoś wie? O, i to obetniemy. Mocno obetniemy. I powiększymy. O, może tak będzie lepiej. To i miejscami tylko zamienimy. O. O, może tak. Jest git? Może tak lepiej. Grają? A u mnie nie grają. Czemu wszystko musi być źle, widzowie? No nie... Co, mówicie, że na licze się działa? To już zmieniam. O, i raport widzę świruje już od początku, to dobrze. Znaczy świeruje. królewsko-indyjską gra, to dobrze dla nas. To zmienimy w takim razie. Dobra. Pyk. 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 I pyk. Jest git. W miarę. Wiem, że to takie wiecie na szybko, ale... Sorry widzowie. Co chwilę coś nie działa no. Co mam zrobić? Eee, tylko trzeba ja tu mogę coś rysować. O, mogę, to dobrze. Eee... Poszła obrona kolesko-indyjska. Wszystko działa, jest dobrze. Poszła obrona kolesko-indyjska i Radek również na królesko-indyjską gra system z G3. Jest to system bardzo solidny, ale również dający przewagę białym. Tutaj poszła jakoś bardzo dziwna linia. A, C6 Hetman, B6 Hetman A6. A widziałem ten ruch ostatnio, jak się tam zerkałem na grę mojego przeciwnika na lidze czeskiej, i też tam była taka idea Hetman B6 Hetman A6. Jest to dość rzadko spotykane i widzimy, że Radek Wojtaszek już trochę czasu na to zużył, ale tak to jest z takimi wariantami podejrzanymi. No, coś o tym wiem, drodzy widzowie, że mam często. Grając podejrzany debiut przewagę. Bo przeciwnik no, nie zna tego, bo to po prostu jest wątpliwe. I trzeba znaleźć na to szyb, szybkie jakieś antidotum. Nie zawsze łatwo znaleźć coś takiego. No i tutaj Radek dlatego też się musiał dodatkowo zastanowić prawdopodobnie. A, tutaj mam opcję paska włączenia. Chcecie pasek z prawej strony oceny pozycji, czy nie chcecie? Mogę wyjątkowo dać. Bo tutaj coś mi się pojawiło. Pół na pół. A co czasu nie widać? Nie, no jest czas. Czas jest, tylko że czas jest malutki tu na dole, widzicie. No bo tak jest na licze Ale ten jeden czas widać dobrze, na zielono jest zaznaczony. Więc tak, tak musi chyba zostać. Dobra, tradycją jest, że nie ma oceny pozycji, więc tak zostawmy. Tak jak jest lepsza zabawa. Będę po prostu Wam mówił, co myślę o danej pozycji. Wydaje się, że białe mają znaczy nie, wydaje się to jest pewne, że białe mają centrum. Białe mają centrum, ale czarne też tu nie mają jakichś wielkich problemów. Ten Hetman na A6 to jest zagadka: czy to jest słaby Hetman, czy to jest dobry Hetman. Bo czasami wieża może pójść gdzieś tutaj, goniec tutaj i Hetman od razu będzie w tarapatach. Dlatego raport tu prawdopodobnie. No to jest jakiś. To ja zrobiłem ten ruch? To ja kliknąłem? No bo na pewno Hetman bc 4 nie zagrał raport. Ja zrobiłem ten ruch, dobra. Sorry, widzowie. Nie wiedziałem, że tak mogę zrobić. Miss click, mis click, to nie, to, to nie był raport. Sorry. Właśnie zdziwiłem o co chodzi. Tak, więc muszę uważać, co, co klikam. Ten goniec może tutaj pójść i tego Hetmana denerwować, dlatego pytanie. Czy przez C5 chce grać tutaj raport, czy przez D5, bo któryś z tych ruchów musi, musi zagrać po prostu, żeby tego powietrza dla swojego hetmana zdobyć więcej. D5 wygoni tego skoczka, który tutaj te pola Hetmanowi zabiera, prawda? C5 za to może czasami dać Hetmanowi pole na C6. No ale widzimy, że czas już się wyrównał i to jest o tyle dobre, że Radek teraz na czasie przeciwnika może ten no, więcej namysłów wziąć i zastanowić się, co, co w tej pozycji należy po prostu zrobić, jak do tego podejść. No, i oczywiście, jeżeli raport tutaj rozważa który z tych posunięć, to dlatego dodatkowy czas tutaj mu się przyda, ponieważ każdy ruch pionkiem, w szczególności w centrum yy, i zaostrzający tutaj grę, trzeba bardzo dobrze przemyśleć, drodzy widzowie. Bo charakter pozycji może się diametralnie zmienić. Yy, no, mi pozycja radka się tutaj podoba, chyba że D5 na konkrecie tutaj, ale D5... No, D5 wygląda dobrze dla czarnego, w szczególności jak ten Hetman stoi na linii C. Jak zagramy D5 i Radek postanowi zbić, to wieża na co 8 szybko przyjdzie i tego hetmana będzie tutaj y, irytować. A jeżeli Radek nie zbije, bo wydaje mi się, że Radek nie chce bić na E5, na D5 przepraszam, tylko może od razu skoczkiem pójść na E5, chodzi o to, żeby tego pionka słabego nie wymieniać za tego potężnego piona na E4. Oj, teraz mi się jako boczny wariant to robi. Ale zmaściłem. Jak to mam zmienić? Pro mm, Promuj na główny wariant, ok. To nie ja robiłem, to poszło chyba samo. A klik in, Mam kliknąć na drugą partię i wrócić do tej. Dobra. Tu. Ok, dobra, dzięki. Poszło D5, Skoczek E5. Yy, I teraz tak. No raport musiał się liczyć z tym ruchem. Radek to zagrał od ręki, dlatego że no D5 to było taki narzucający się po prostu narzucająca się idea. Trochę raport chce wyswobodzić swoje figury. No i może zmierzać do ruchu C5, tylko czy po biciu skoczkiem na E4 i C5? To już będą dymy naprawdę solidne. Jak Radek tu zbije skoczkiem C5 Oj, tu jest bardzo dużo liczenia. I Radek teraz też powinien poświęcić trochę czasu na to, żeby to policzyć. Czy na skoczek E4, najpierw na przykład bicie na E4 i potem C5. Tutaj są przeciągi. To się rzadko zdarza, żeby było tak podwójne fianchetto z dwóch stron, drodzy widzowie. Widzimy, że gońce... No, nie jest to częsta sytuacja, że gońce na siebie tak patrzą na rentgenach, skoczki też obydwie pary patrzą na siebie nawzajem, więc bardzo dużo wybić jest możliwych. No i teraz no, go... a może hetmanem, a może hetmanem, żeby c5 uniemożliwić z uwagi na to, że goniec na b7 wisi, więc bicie hetmanem też ma większą kontrolę nad centrum, tutaj bronimy i tutaj. Więc jest taka opcja, że Radek zbije. Jednak gońcem, jednak gońcem. I pytanie, czy C5 tutaj przechodzi. Może przechodzi C5, dlatego że Hetman na B7 będzie B4 uniemożliwiał. O co mi chodzi? Już tłumaczę zaraz. Bo sam jeszcze nie wiem, o co mi chodzi tak naprawdę. Jeżeli C5 przejdzie, to po prostu będzie równa pozycja i prawdopodobnie remis z tej partii. Jeżeli nie przejdzie, to biały mają tutaj przewagę. Skoczek bije D7, wieża bije D7, goniec bije B7, hetman bije B7, bicie na C5 i goniec bije B2. Hetman bije B2 i może wieża C8? No nie wiadomo, nie wiadomo. Tutaj czarne mają dużą aktywność, więc jeżeli tego pionka nie odbije od razu, to i tak może dla nich nie być źle. No dużo liczenia teraz raporta czeka, ale to jest taka komfortowa sytuacja dla naszego zawodnika, że. Gorzej białymi tutaj stanąć nie można. Rzeczywiście, może to się wszystko uprościć i, i tak zawsze będziemy mieli, tak jakby, lepszą wersję tego remisu, bo czarne będą prawdopodobnie musiały odbijać tego piona. No albo czy będą kłopoty i kłopoty u czarnych i Radek może starać się to tutaj wykorzystywać. Ale C5. C5. No tam na końcu, na, na, na tych biciach, białe też mogą pobronić. wieżą tego piona na C5, potem Hetmanem na A3. Więc tam powinno się wszystko trzymać. Pytanie, też, co jak tu nastąpi bicie skoczkiem, po prostu, to wtedy białe mają przewagę z uwagi na to, że ten pionek na C6 jest bardzo słaby. Pytanie, czy tę przewagę. Tak, więc raport zagrał yy, mięciutko. To jest dobry. Znak, aczkolwiek szykuje teraz C5, więc pytanie: czy taki ruch jak B4 ma sens, żeby to C5 uniemożliwić? No, wygląda logicznie, ale z drugiej strony wtedy chyba raport. Nie wiem, czy i tak C5 nie będzie możliwe na jakichś tutaj taktykach. No, to, to tutaj są skomplikowane rzeczy. No, i Radek oczywiście. Musi, yy, musi to policzyć. Tu, tu, tu. Ciężko, ciężko mi tutaj coś wskazać teraz dla białego, bo to B4 wygląda trochę sztucznie. Yy, tam mogą być jakieś triki ze skoczek F6, skoczek D5 ewentualnie. Hetman B6, szybkim A5 podrywanie tego Piona, yy, wywieranie nacisku również tutaj. Skoczek wywiera nacisk tutaj i nagle te czarne figury. Łapią, łapią tutaj ładną grę, dlatego ten ruch B4 trochę nam wszystko tutaj osłabia, niestety. A jak inaczej przeciwdziałać ruchowi C5, o to jest pytanie. No bo bić na D7 oczywiście nie chcemy, bo wieża zbije na D7 i od razu będzie atak na tego piona. Widzimy i tak, my będziemy mieli słabość na C6, ale biały będą miały słabość na D4. Te pionki prawdopodobnie znikną z szachownicy i będzie remis. Więc tutaj. Tutaj na D7 bić byśmy nie chcieli. Jeżeli Radek zbije, to znaczy, że pogodził się już z remisem? Może odejście z koczkiem gdzieś, ale gdzie? No bo. Jak tylko odejdziemy skoczkiem z E5, o to chodzi. Ten goniec od razu się uruchamia i atakuje nam piona na D4. Wieża stoi za to wiza Hetmana i to C5, wykorzystując fakt, że ten skoczek no jest dobrze broniony, ale jest właśnie dobrze brojony przez pionka z D4. Dlatego chcemy tego pionka na D4 trochę tutaj pomolestować, żeby on coś zrobił ze sobą. I wtedy właśnie ta cała konstrukcja białych może się rozlecieć. Raport o to chodzi: ma już obydwie wieże na tych liniach półotwartych, które prawdopodobnie obydwie się otworzą całkowicie. Radek na razie swoje wieże ma w boksach, niestety, i, i to są właśnie te jedyne figury, które u niego nie grają, ale nie wiadomo, czy jest czas, żeby te figury włączyć do gry. No tutaj wieża FD1 proponujecie. Można, wieża FD1. Pytanie, czy wtedy to C5 nie będzie przychodziło? Może przychodzić C5, ale. To wszystko nie na mój mózg. Bierze D1, C5 bicie, bicie. Bicie na D7. No nie, no to, to, to tutaj nic nie ma, bo bije wieżą i po biciu na C5 jest przecież bicie na B2, Hetman B2, i na końcu wieża zbija tutaj tego pionka na C5 i czarne nawet stoją, wtedy mają minimalnie chyba przyjemniejszą nawet tę końcówkę, z uwagi na to, że ten ruch będzie to, trzeba traktować jako osłabienie e, malutkie króla, ale obiektywnie to będzie remis, więc e, raczej powierza FD1 to C5 po prostu może przechodzić. To jest jedna z tych pozycji, kiedy obydwaj zawodnicy wiedzą, czego chcą. W sensie raport chce zagrać C5. Radek Wójtaszek wie, że raport to chce zagrać. I teraz jest kwestia, czy można znaleźć na to jakąś receptę, żeby temu zapobieżyć, ale no powiem wam, że, że ciężko. Gdybyśmy już mieli te wieże na D1C1, to tutaj czarne miałyby może jakieś problemy z przeprowadzeniem tego ruchu, ale. Przez to, że musimy teraz wybrać, że jedna albo druga wieża tutaj, to mogą, mogą być problemy. Problem oczywiście z osiągnięciem przewagi, bo moim zdaniem tutaj Radek w każdej chwili, jak tylko będzie chciał remis, to, to ten remis po prostu tutaj weźmie. Też nie ma oczywiście tutaj się co zabijać o nie wiadomo co. To jest pierwsza z dwóch partii. Oczywiście drugą będzie grał Radek Czarnymi, ale on Czarnymi ma super repertuar i może tam z kontry przeciwnika kąsać jak najbardziej. Z czarnymi figurami wczoraj z Oparinem miał przewagę Radek, i również czarnymi bardzo dobrze stał, yy, chyba z Fiedosiewem. Miał również przewagę po debiucie, a z raportem czarnymi nie miał żadnych problemów, żeby zremisować, więc tego koloru Radek oczywiście się nie obawia. Wieża C1 proponujecie, Domyślałem się, że wieża AC1. No to jest na pewno ruch godny rozważenia. Tylko co, jak wtedy zagramy to C5? Bitki, 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 bitki tu. Kto wie? Może. Może wierza C1. No pytanie, czy wtedy C5 i tak nie przechodzi? Że bicie, 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 bicie. Na końcu taki ruch Hetman F3. Jesteśmy czarnymi bez piona, ale mamy kontrolę nad linią D. Pionek na C5 wygląda kiepsko. No ale na to rzeczywiście można by iść czarnymi. A tam jest też wieża D. Zamiast Hetman F3, przepraszam, na końcu jest ruch wieża D5. Jest ruch wieża D5, i nie ma jak bronić pionka na C5, bo po ruchu B4. Czarne mogą po prostu zbić tego piona na C5 i my nie możemy zbić pionkiem, bo pamiętamy, że Hetman stał vis wi Hetmana na B2, więc ten pionek z B4 tak naprawdę nie bronił na C5. No dobra, poszło wieża FD1, czyli ten jeden z dwóch ruchów takich narzucających się. Tak, oczywiście po wieża C1 na A2 nie można było bić z uwagi na to, że wieża na A1 by wróciła i Hetman na A2 byłby uwięziony i stracony. No, i teraz na oko się wydaje, że C5 przechodzi. Jak nastąpi C5, nastąpi tu seria wymian i, i totalnie równa końcówka na końcu. No, trzeba bić na B7, trzeba zbić na D7 i trzeba zbić na C5, bić na B2, bicie. No tak, to tutaj powstanie kompletna równizna, jeżeli nastąpi C5, a to nie jest trudne do policzenia i prawie na pewno raport to liczył. Czemu pod C5 nie można zagrać D5? Skoczek tutaj wisi. Więc najpierw musielibyśmy zbić na D7 i powierzchnięcie D7 wtedy zagrać D5. Tylko wtedy jest taki problem, że dostajemy bicie na B2, bicie i ten pionek na D5 będzie słabością. Czarne bardzo szybko zagrają drugą wieżą na D5 i nie będziemy mieli zaraz jak tego piona bronić. Więc tutaj przepychanie na D5 nie ma w ogóle żadnego sensu, bo pion na D5 będzie słabszy od tego na C5 natychmiastowo. Tutaj nastąpi bicie na B7, bicie na D7 i po prostu bicie na C5. I, i tak to się wszystko tutaj potoczy. Wszystkie lekkie figury, figury znikną z szachownicy, i powstanie końcówka no, remisowa, remisowa. Nie wierzę, żeby tutaj któraś ze stron jakoś próbowała tę pozycję wygrywać. Powierzała C1 C5, nie przechodziło? Mówisz, Bernard? No, nie wiem, czy nie przechodziło. Tak na oko wyglądało tam dobrze, to C5. Toczy się jeszcze równolegle druga dogrywka między zawodnikami reprezentacji Niemiec między Wesleyem So a Lenierem Dominguezem. Więc tam ewentualnie się przeniesiemy, jeżeli ta partia się skończy i będzie jakaś dłuższa przerwa. Na czym tu raport główkuje? Przecież aha, bo tu można wtrącić bicie na d4, nie spieszyć się z biciem tego skoczka, bo widzimy, że hetman jest zagrożony. Ale tu skoczek c5 mamy, tak? Mamy skoczek c5 i potem b4. To to powinno chyba się zgadzać. Bicie na d4 nie powinno przechodzić. No ale wiecie, jak to jestem nie powinno. Ale raport ewidentnie liczy. On sobie może tutaj zużyć trochę czasu, ponieważ tak, jeżeli bicie na D4 przechodzi, no to to jest warte oczywiście, że straci dużo czasu. Jeżeli nie przechodzi i wrócimy do naszego pierwotnego zamiaru, zagrania ruchu wieża bije D7, to wtedy jest pozycja na tyle uproszczona, że tego czasu do namysłu nie będziemy potrzebować tak wiele. Dlatego z takiego założenia tutaj węgier wychodzi i, i moim zdaniem bardzo, bardzo to sensowne jest. Podziałem reprezentacji Niemiec? Reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Czemu podziałem reprezentacji Niemiec? Okej. Okay. Ta dogrywka w sensie powiedziałem, że dwóch reprezentantów Niemiec? Nie wiem, w Niemczech grają, w Berlinie, ale dwóch reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zamotałem się. No dobra, więc jednak bicie na D4 nie przechodziło. I, I teraz Radek, no nie ma wyboru, musi być na C5. No i pozycja się uprości, i, i będzie na 95% remis. Nie wiem, na czym Radek myśli. Czy tu są jakieś inne ruchy? A, wieża C1 można zagrać. Można zagrać wieża C1. Sorry, że przecież ta wieża jest tutaj niebroniona i można zagrać wieża C1, włączyć ostatnią figurę do gry. Nie trzeba bić po prostu teraz. No, ale nie wierzę, żeby to był ruch, który tu jakoś. Ja tam bym bił na c5 i, i tyle. Wiesz, wieża c1 też wygląda do Tylko nie wiem, czy nie ma ruchu hetman b5? Aha, bo tutaj Radek może zakładać taką opcję, że generalnie tę pozycję najlepiej by było dla Radka roz rozgrywać z jak najmniejszą liczbą figur. Gdyby wszystkie figury zniknęły z szachownicy, to pozycja może być w ogóle, no może nie wygrana, ale pionkówki mogą tylko białe wygrywać. Hetmanówka też jest lepsza dla białych niż hetman wieża kontra hetman wieża. Dlatego, że im mniej figur, tym większe znaczenie możliwości wyrobienia oddalonego wolnego piona. I białe będą miały tutaj możliwość, bo mia mają dwa piony na jednego piona czarnego. I dlatego. Jeżeli będzie tylko Hetman, to bardzo łatwo wtedy tymi pionami zasuwać. Hetman może te piony wspierać i tego wolnego piona wyrobimy, i to będzie zagrożenie natychmiastowe. Jeżeli będzie Hetman wieża Hetman wieża, to ciężej będzie takiego pionka gdzieś tam pchać. On będzie bardzo łatwo blokowany, atakowany, a jeszcze czasami może być kontra na naszym królu, jeżeli dwie figury będą miały czarne. Dlatego Rady chcę zagrać w ten sposób, że nawet po Hetman B5, wtedy możemy zbić ewentualnie na C5. Tak, i teraz czarne będą zmuszone prawdopodobnie zbić na D1 najpierw, i wtedy możemy zbić wieżą. Po z B2 zbijemy na B2, i bicie na C5 wieżą będzie niemożliwe. bo Matt na 8 linii, ale Hetmanem wtedy będzie mieć raport. będzie. jeszcze Radek stara się tutaj jakieś nieprzyjemności? No właśnie, ten ruch Hetman f 3 on tak się narzucał tam w kilku innych wariantach. Ponieważ ten Hetman tu stoi bardzo dobrze, wywiera presję na, na wieżę na D1. No i po prostu stoi aktywnie, tak? Patrzy gdzieś tutaj na F2, to może jeszcze teraz nie jest istotne, ale Hetman tu po prostu stoi dobrze. I teraz po biciu na C5 jest wieża bije C5. Jest wieża bije C5 chyba takie kopyto. Nie można być Hetmanem na C5, bo bicie na D1 szachem bicie, Hetman D1 i potem na B2 spada goniec więc właśnie żeby to, to kombinowanie, Radka tutaj, yy, a donate był, dzięki wielkie za donate'a, nie mam słuchawek na tych, yy, na głowie, zaraz sprawdzę, yy, dzięki soulfight.pl za donate'a. Właśnie, żeby tutaj Radek sobie więcej problemu problemów nie zrobił niż korzyści. Co teraz w ogóle zagrać? Bicie na C5 jest, jest ryzykowne, trzeba by to jakoś tak mega dokładnie policzyć. No, goniec A1 to już jest taki przepraszający ruch, trochę. Tak, przepraszam, mamo, nie chciałem, to, to on zrobił, nie ja. I, i, I tak wygląda, że taki agresywniejszy radek Wojtaszek postanowił zagrać wieża C1. A teraz niestety dla nas jest powrót tego Wojtaszka, który musi tutaj zagrać asekuracyjnie, trochę. Tak, trochę nie w duchu pozycji, ale no, goniec A1 prawdopodobnie było, było wymuszone. No H5 wygląda zdrowo. H5 to jest taki typowy ruch. Chcemy zagrać H4 i widzimy, że Hetman tutaj na rentgenie patrzy na tego pionka. I jeżeli białe zagrają H4, to to jest na korzyść raporta, ponieważ ustawiamy pionki na polach koloru przeciwnego do koloru pól, po których porusza się nasz goniec. Czyli w tym przypadku są to pola oczywiście białe. Radek nie chce postawić pionka na H4, ale nie wiem, czy nie jest do tego zaraz zmuszony. Może jakieś wieża D3 tu jeszcze próbować zająć, tylko wieża D3 wygląda dość sztucznie dlatego, że jest hetman F5 ruch, dlatego proponujecie wieża D3, ale mi ten ruch się po prostu y, nie podoba drodzy widzowie, tak szczerze mówiąc, po wieża D3 chyba jest hetman F5 z natychmiastowym atakiem na tego pionka, również mamy y, tutaj na radarze tę wieżę, no i czas się skraca Radkowi, no Kurczę, to bicie na C5 tam na 100% od razu. Hetman D3. Hetman D3, dobrze. Jak wymienimy Hetmany, to to nasze problemy powinny tutaj się zakończyć natychmiastowo. I raport nie ma sensownie, gdzie tym Hetmanem odejść. Tak jest plus. Trzeba chyba zbić po prostu na D3. A tam nie ma takiego ruchu jak E5? I po D5, E4. Bicie, bicie, E5 wygląda tak, że białe muszą zagrać D5. Możemy zagrać E4 po odejściu wieżą zbić, na A1 tą wieżę do rogu wygonić. No i wieżówka powinna być ciut przyjemniejsza dla czarnych, ponieważ ta jakby są trochę szybsze. Ale, ale to raczej tak powinien być remis. E5 to wygląda mega zdrowo dla, dla czarnych teraz. Tak, bo widzimy, że wieża jest niebroniona i nie możemy zbić ani na D5, ani na C5 oczywiście, bo strata wieży jest natychmiastowa. No i żeby nie stracić tego piona, prawdopodobnie trzeba zagrać D5 po E5. No, raport teraz myśli, czy nie może tutaj przechwycić tej partii, tak mi się wydaje, bo do remisu tutaj prowadzi wiele moim zdaniem ruchów. Wiele ma tutaj możliwości Węgier, ale on. On szuka czegoś więcej prawdopodobnie. Rozważa to E5 przede wszystkim. No bo E5 to jednak stawiamy na czarnym polu pionka, ale moim zdaniem to jest tylko na chwilę. Zaraz gramy E4 i te gońce chyba raport może wymienić, potem zagrać F5, mieć tutaj taką przewagę trochę przestrzeni, dzięki czemu robimy tutaj miejsce dla króla. O, może innym kolorem zrobimy te strzałki królem, że on mógłby między te piony. Bardzo, taki łańcuch pionowy i król za tymi pionami się ładnie chowa atakując jednocześnie y, słabość tutaj na d5 oczywiście biały nie będą stały bezczynnie i tam jakieś swoje figury będą również y, aktywować ale mimo wszystko ciut przyjemniej powinno się grać to y, czarnymi No, ale na, może to E5 nie jest takie dobre, no bo raport już bardzo długo myśli nad ruchem, czyli coś mu tam się nie podoba. H4. Ten ruch tak intuicyjnie mi się nie podoba, szczerze mówiąc. No bo na G4 to co my niby zyskujemy? Tak na logikę, nie? Aha, chyba, że wtedy E5 i to w wieżówce to może być dla nas korzystne, rzeczywiście. Te wtrącone ruchy mogą być korzystne. Potem zagramy F5. Ta wymiana nas tutaj nie boli. Eee, no to może być chytre ze strony Węgra, jak tak teraz, jak tak teraz myślę. To H4. No, długo myślał nad tym posunięciem. Radek tego posunięcia raczej się nie spodziewał. No, już ma poniżej 3 minut. Tutaj już nie ma zbyt wiele czasu na jakieś większe przemyślenia. Trzeba po prostu grać bardziej na czucie niż jakieś liczenie wariantów. Zresztą w końcówkach tak często jest. Zabawa polega na tym, żeby harmonię figur utrzymywać. Bicie na H4 nastąpiło. To w ogóle ciekawe. No, bicie na H4 na ogół się nie rozpatruje. że D5 tu przy w ogóle przestaje rozumieć cokolwiek. Aha, wieża D5 chcemy dopiero teraz zagrać. A, chytre posunięcie. Chcemy zagrać E5. I nie można zagrać tak, bo zagramy tak i wieża z D5 broni tu. Chytrze zagrał Węgier i nie wiem, czy Radek na ten ruch jest przygotowany. Bardzo chytrze to zagrał. B4, czyli ta sama idea. My tu chcieliśmy zagrać E5 wykorzystując niebronioną wieżę na D3 to Radek zagrał b4, wykorzystując niebrojoną wieżę na, na c8. Tylko, że teraz c4 wygląda dobrze, jest kontra na punkcie a7, dobrze. No i teraz zaczynają się trochę dymy, szczerze mówiąc. Co w tej wieżówce będzie ważniejsze? Bo można tu bić, bicie, bicie, bicie tam, wisi tu, wisi tu, wszystko wisi, ale białe mają dwa połączone wolne piony, ale pion na c4 jest szybszy, i wsparty naszą wieżą, więc tu zaraz jakieś wyścigi mogą się zacząć. Bo proszę zauważyć, jak zbijemy tego piona, a raczej go zbijemy, potem wymienimy te gońce. To chcemy zgrać C3, C2 i wieżą na D1 dać szacha i wygrać. I pytanie: czy białe będą grały poprzez Król F1, Król E2 i nie dopuszczą do ruchu wieża D1? Tak, chyba należałoby to zrobić. Ale wieża na D4 będzie stała bardzo dobrze, ponieważ y, będzie atakowała tutaj na. Y, B4 na H4, ale jeżeli Radek się skonsoliduje, wieżą, przyblokuje tego piona, który stanie na C2, to potem, jeżeli by się udało pionka B zachować przy życiu, to on zacznie iść swoimi pionami. No i na tym czasie tutaj wszystko może się wydarzyć, szczerze mówiąc. Czarne wydały się aktywniejsze, wydały się trochę lepsze, ale Radek ma też swoje tutaj opcje. No dobra, no zbić na D4 chyba musi Radek, bo nie chcemy dopuścić do tego, żeby tu nastąpiło bicie, bo ten pionek C będzie zasuwał, i wieża na C1 i tak będzie musiała wrócić, dlatego bicie na D4 było wymuszone. Bicie na A7, czy chcemy, czy nie chcemy, to musimy zacisnąć zęby i po prostu zbić. I na C3 król E1, C2 król E2, zdążymy. Zdążymy. I pytanie. C3 królew 1 no ale wtedy właśnie niestety tracimy tego pionka na B4, i to już jest takie no, lizanie na remis, tak zwane, ponieważ białe mają tylko jednego wolnego piona, my też mamy jednego wolnego piona. Tylko jaka jest różnica? My mamy aktywne wieże, mamy wieże za pionem, i również czarna wieża będzie za pionem przeciwnika. Taka jest zasada w wieżówkach, drodzy widzowie, że wieże stawiamy za pionem, i to bez względu, czy to jest pion nasz, czy to jest pion przeciwnika. No w sumie jedno wynika z drugiego, jakby się zastanowić. Więc ustawienie wiesz Węgra jest tutaj lepsze od tych wierz Radka. Ale to moim zdaniem powinno być za mało, żeby myśleć tutaj o przewadze, bo pionek na E7, jak zginie, ten też. To tutaj białe powinny to wszystko pobronić. No ale na tym czasie różne rzeczy mogą się oczywiście wydarzyć. Aha, że wieża E1 chce grać, Radek. A dobrze, dobrze. Królew 1, że po wieża D1 było wieża E1 się zasłaniał. Ok, czyli wyszło praktycznie na to samo, tylko w innej kolejności, Radek to po prostu zagrał, więc. Tu powinno być ok. No i teraz chcemy, co chcemy zagrać? Królem chyba trzeba podejść. Aha, teraz wieża B1 grozi. Król E2 możemy zagrać. Powiedział mamy król D2. To powinien być Remis. Tego pionka na C2 zaraz otoczymy naszym królem. Wieżą ewentualnie na dwójkę wrócimy. Ten pionek będzie atakowany. Raport go pobroni, albo ewentualnie weźmie tego, a straci na C2. I te pionki się powymieniają i to powinien być remis. Tak mi się wydaje, że tutaj już nic złego naszego reprezentanta nie powinno spotkać. Zażegnaliśmy groźby związane z wieżą D1. Wieża B1 jest ok. Przypominam, drodzy widzowie, jeśli podoba się Państwu relacja na YouTube, dajemy kciuki w górę. Dla zasięgów, dla radka, 218 kciuków, prawie 1000 ludzi. Co najmniej setki powinny wlecieć just like that. I jeśli chcecie być na bieżąco z relacjami, bo za tydzień rusza wielki turniej z udziałem Karsena i Dudy, to zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube. Pod tymi kciukami w górę jest przycisk subskrypcji, jest dzwoneczek do zaznaczenia. Jak to zaznaczycie, to te powiadomienia będą przychodzić do Państwa, że coś się dzieje na naszym kanale. Wieża ustawiona na trzeciej linii. Dlaczego? No, dlatego, że bronimy jednego piona tutaj i drugiego piona tutaj, Radek po broni. A3 sobie zagra, królem podejdzie na D2 i na ewentualne szachy zawsze zasłonimy się wieżą i będzie pięknie. Dlatego. Tutaj na no, 98% będzie remis, nie wiem co by się musiało stać, nawet nie widzę żadnego motywu, na który, którakolwiek ze stron mogłaby zagrać. Pociąg do gwiazd, pamiętaj, że Gens Unasumus, jesteśmy jedną rodziną. Dewiza FIDE jest, więc poniekąd spędzasz czas z rodziną. No dobra, król D2, i teraz tak. Chcę tutaj zbić y, oczywiście y, Radek, więc taki ruch jest możliwy, żeby tego pionka y, zaatakować. Na F3 tą wieżą pojechać tutaj i dobrać się do tego. Wymuszamy ruch F3 po to, żeby przerwać komunikację y, wieży, właśnie z tym pionem na H3. My stracimy tego, weźmiemy na H3, ale wtedy białe będą trochę lepsze, bo jest wolny pion, a czarne tego wolnego piona jeszcze nie mają. Ale to dalej powinien być obiektywnie rym Możemy też. Nie, szacha? Nie, może, możemy też od razu zremisować, dając szacha. Wieża D3, wieża D3, król D3, wieża A1, bicie na C2, bicie na A3. No ale raport próbuje jeszcze coś tutaj chyba pograć na coś więcej niż REMIS. E, niż chyba, że. Aha, chce wymusić F3 i wtedy dać szacha, prawdopodobnie. Czy to ma sens? Może jakiś mały, ale to w dalszym ciągu powinien być remis, tak mi się wydaje. Jaki turniej startuje za tydzień? Ten sam cykl co był rok temu, czyli Meltwater, a może teraz inaczej to się nazywa, a inaczej chyba inny sponsor jest, ale ten cykl Magnusa, turniejów internetowych, w którym gra praktycznie cała czołówka światowa, w tym nasz reprezentant Jan Krzysztof Duda. Cztery dni eliminacyjne, i później chyba trzy dni fazy Pucharowej. Postaram się w całości ten turniej dla Państwa tutaj pokomentować. Mam nadzieję, że będziecie dopingować Janka razem ze mną. Ja jeszcze poza dopingiem będę starał się tłumaczyć, co tam się dzieje u Janka na szachownicy, aczkolwiek w przypadku jego partii to już naprawdę często nie wiem w ogóle, co się dzieje. Uratka, na ogół wszystko jest takie bardziej poukładane, i no, nawet prostsze umysły są w stanie ogarnąć ten temat. No teraz do, do wyboru jest albo szach, a u wieża C4 też. Wieża B2, żeby tutaj zagrać, no i może raport króla powinien teraz uruchamiać. Tak bym to widział. A tego ruchu tu nie rozumiem. Aha, wieża chyba o to chodzi, żeby być dalej od tego króla, żeby po wieża b2 dać szachę i po król e3, żeby ten król tej wieży tutaj nie atakował. No i teraz król, króla powinien uruchomić raport i próbować do tych pionków, które tak tutaj stoją, nieciekawie maszerować. Tylko, że Radek zawsze będzie miał ruch w postaci wieża b5, odcięcia tego króla, prawdopodobnie. 47 sekund to widzowie jest jeszcze taki w miarę bezpieczny czas. 10 sekund się dodaje za każde posunięcie, proszę o tym pamiętać. Więc myślę, że tutaj z czasem nie powinno być problemu. O, wieża za pionem. To jest właśnie to, ta pozycja, gdzie chcemy wieżę ustawić z zapionem i teraz Radek będzie chciał którąś z tych wież odciągnąć od obrony piona C2. Wtedy pion C2 zostanie skonsumowany i no i tak wtedy się to wszystko by skończyło, ale czy my teraz nie możemy król G5 zagrać? A jednak w ten sposób, no to teraz szach na pewno nastąpi. Tylko pytanie, którą wierzą? Tą, Czy tą? Intuicja podpowiada, że wierzą z D5. Albo w ogóle nie będzie szacha, ale jak nie będzie szacha, to my tutaj zbijemy i ten pionek A będzie oddalonym. Tak, wieża D5. Coś tu raport próbuje, tak jakby tym królem tutaj wjechać, to uwierzą tutaj jakąś siatkę matową tu zakładać. Jakieś takie szmery, bajery Ewidentnie Węgier gdzieś tam mu chodzą po głowie, bo on wie praktycznie, że gra z remisem. For, jak będzie chciał, to nawet jak zostanie bez piąka, to on tę pozycję powinien zremisować. A potem. Zaraz szach. Tu szach. Czy tu nie będzie jakichś motywów? Nie, dobra, nie ma. A tutaj chyba jest. I siatka matowa. Nie, dobra, jeszcze jest F4. Ale to król... król F5. Król H5. Czy tu. No, właśnie, ta idea, właśnie z tym królem i te dwie wieże i ta siatka matowa. I wieża A3 teraz? Nie, wieża A3 nie można, bo wieża D1. A grozi tutaj mat, w sensie szach, i po król H4 wieża tutaj i nie będzie obrony przed matem. Oj, to się zrobiło niedobrze. Niedobrze się zrobiło. Ja nie widzę przed tym obrony, szczerze mówiąc. Kulewczy, nie, no dobra, kulewczy można zagrać. No nie, no tutaj to. A giepić w ogóle jest taki mat. Ojejku, po biciu jest szach i po tym jest mat. Koniec partii. Poddał się Radek, chyba nie, jeszcze gra, ale jest, jest koniec. Poddał się. Czyli ta idea wieża za jednak nie była dobra. Zawolne, zawolne to było. No ta partia trochę wyglądała tak, drodzy widzowie, jakby Radek był mega zdenerwowany, bo to nerwowe były te ruchy. Nie było tego flow. Tutaj, moim zdaniem, w tej pozycji należało nie kombinować. I, I na przykład tutaj wieża B2 od razu zagrać. Już olać tę ideę wieża A3, tylko wieża B2 i od razu do tego piona się przykleić. Nie ma tej siatki matowej całej na skrzydle. Moim zdaniem, tutaj należało. O, pasek się zresztą pojawił, przez to, że partia się skończyła. O, i tutaj pasek pokazuje, że jest minus 0,6, gdyby wieża... A nie, nie, nie powieża B2. Eee, zaraz. Tu. No i tak nie można zagrać? A, to od razu ocena znika. Nie rozumiem lichessa. I co? No i bijemy tu zaraz piona, tak? Stracimy któregoś z tych. Aha, ale zwierza c3. Nie, no nie ma wieża c3, bo bijemy tu. No właśnie, raport by zagrał coś takiego pewnie. I wtedy możemy bić, po biciu bić i po tym tu, no i jest remis, bardzo prosty. Przekombinował tu Radek, moim zdaniem. A, tu jest wajcha, dobra. O, no i widzicie, w tym wariancie jest luzik. A4, aha, A4 jeszcze komputer dobrze ocenia, A4 jeszcze komputer dobrze ocenia, wieża A3 już jest wątpliwe, król E2 jest najlepszy, ale to jest mega nieintuicyjny ruch, więc tu nie ma co słuchać kompa, a dobra, a tu moje prymitywne wieża B2, a to jednak nie jest dobre, bo szach, tu i szach, aha, jest ten sam motyw, tak, i wieże na dwójkę wpadają. Czyli A4 jest dobre, tylko król E2 trzeba zagrać. To jest ciężki ruch do zrobienia, drodzy widzowie. Oczywiście ten ruch wieża C5 był bardzo chytry, żeby zagrać wieża D5 i żeby król na E3 nie atakował tej wieży. I ten ruch to powinno być taki sygnał ostrzegawczy dla naszego reprezentanta. Że raport coś tutaj knuje. No i właśnie wieża D5, wieża E8 to był jego zamysł. I na to trzeba było się przygotować. I dlatego komputer pokazuje ruch król E2, żeby te wieże na liniach D i E nie stanęły stępem. Ale to było takie no, mega nieintuicyjne. No i wieża A3 jest wątpliwe i po król G5, wieża A2 już yy, przegrywa partię. Bo szach tu szach. No, i tu jest ta siatka matowa. A właśnie, król H5 słaby, jeszcze była szansa, bo król H5 mi się właśnie te, też rzucało w oczy. Tylko i po tym. Aha, król H4, to tego nie widziałem. I o co tu chodzi? No nie kumam. Czemu, czemu król H4 jest takie groźne? Nie rozumiem. Król f5 w sumie wyglądał też gites. I tutaj dwa pytajniki. A co było najlepsze? Król f3, tak? No Król f3 też się spodziewałem tego ruchu, no bo bronił przed matem, ale wydawało mi się, że i tak tutaj jest bardzo, bardzo ciężko. I komputer pokazuje szach, tu i g5. No to co, nie mogę bić? Po szachu wracamy, no i co? Aha, szach tu król G5 jednak kąp chce grać. No i A4, no. Aha, i czarny grał F5, tak? Okej. Okay. No tu bardzo dziwne rzeczy, ale tu Radek mógłby to zremisować na tym czasie. Tu i ja 6 pewnie, no. Tak, tak. No i mamy tu kontrę. A czarne grożą matem za to tutaj. Jest jakiś szach, wieża G2. Tutaj, co to za wariant w ogóle, widzowie? I tu. A to nie jest przegrana? A nie, bo Król 3 jest ostat. Pokazuję wam pierwsze ruchy komputera. No bo sam jestem ciekaw. Król C Aha, i teraz zdążymy, tak? Nie, nie zdążymy. No i co, bije i koniec jest przecież. To wygrana. Wygrana wygrana czar. Nie wiem, czemu komputer pokazuje minus 1,4. No, Hetman na wieży, jest koniec partii. Właśnie tak to wyglądało, niebezpiecznie bardzo. Więc królewczy chyba też przegrywało, ale rzeczywiście jestem zdziwiony, że królewczy Radek nie zagrał, bo wieża B2 w tej pozycji. Wieża B2, aha, wieża B2, żeby szacha dać, tak? I może Radek G5 nie widział, bo po tym ma obronę prawdopodobnie. Nie no, też nie ma obrony. No, po szachu przecież tak można zagrać. Mata w 7 pokazuje komputer. I po tym tak bijemy. I tu grozi Mat. Chyba. Królewczy się narzucało, to jest, była ostatnia szansa, że rzeczywiście praktyczna, żeby tego nie przegrać. Zaczynają już? Jeszcze nie zaczynają. E4 pokazuje komputer jako najlepsze, no ale komputer się nie zna na rzeczy, widzowie. Na pozycyjnych szachach. No to teraz Radek musi czarnymi wygrywać, no to nie będzie to łatwe zadanie. Zamienimy foty. Wynik też zmienię. Niestety wynik jest e, Jak mam wpisać wynik, jest wujtaszek raport Czyli 01 ich będzie, dobra 01 I zamieniamy Zamieniamy miejscami Richiego Z Radkiem Oj a, pasek mam wyłączyć, sorry widzowie. Szkoda, szkoda tej wieżówki. E... Moim zdaniem kluczowym momentem w tej partii było ten brak bicia na C5. Wtedy zaczęły się, bo komputer, ja wiem, że potem komputerek popatrzyłem, oceniał, że tam cały czas koło remisu było, ale to była nieprzyjemna już pozycja do grania dla Radka. Ten ruch wieża AC1, właśnie, no niby miał wywrzeć presję, a był tak naprawdę przeciwskuteczny. Po biciu na C5 tam był prosty remis yy, i to już byłby bez żadnych problemów, bez żadnych słabości, i trzeba było się z tym pogodzić po prostu. I nie wiem, właśnie, czy Radek nie czuł się trochę zobowiązany grać yy, grać na wygraną, dlatego że może raport trochę tak średnio tu gra. Yy, no, to co mówiłem o tej presji yy, i tak dalej, że normalnie. To raport grałby w tej dogrywce pod presją, a tutaj no tak nie było. I, I nie wiem, czy Radek sam, sam tym ruchem wieża C1 tej presji na sobie nie stworzył niepotrzebnie. Trzeba było tam po prostu już uprościć, pogodzić się z tym remisem, bo pozycja no była taka. No trzeba było uważać, tak mi się wydaje. Aj, bo ja mogę zamiast zmieniać miejsca, to co. Odwróci szachownicę? Jak to się robi na się? Gdzie to jest, widzowie, odwrócenie szachownicy? <grywia> ja tam zmieniam zdjęcia, teraz muszę je z powrotem zmienić, ale ja nie widzę tej opcji. Zaraz, może tu. Nie. O! Jest! Jest pierwszy sukces drodzy widzowie na tym streamie polskiego zawodnika, ale niestety nie jest im Radosław Wójtasza, tylko Zbigniew w pachleza, który obrócił szachownicę. Kibice wstają z miejsc. Dobra, to obracamy raz jeszcze. <grymne> tu. I. Co jest? I tu. To była tak zwana ruszada zbycholudowa. Dziękuję, dziękuję, kciuki w górę na YouTube, drodzy widzowie, kciuki w górę, potrzebujemy ich, niech się stanie tutaj, no można powiedzieć, dobra to może napiszę cud, no bo czarnymi wygrywać na zawołanie z raportem to już w kategoriach cudów trzeba tutaj myśleć. Co ja chciałem zrobić, aha to chciałem zrobić, okej okay, tu. Rw, Rw versus rr Jak brygada. Dobra, teraz to zmniejszymy i damy tu. Okej? Okay? Żeby było wiadomo o jakie jeden chodzi. Ale jestem pomysłowy. Kurczę. Jeszcze, gdyby tak to na szachownicę to przenieść. Ale w sumie na szachownicę robię podobnie. Takie proste rzeczy. Bez zbędnych komplikacji. Nie można się przemęczać, drodzy widzowie. Tak no właśnie, widzowie, bo tam mówicie, że. To była prosta końcówka, czy coś, bo silnik tam cały czas zero pokazywał. Od tego momentu, jak ta wieżówka powstała, ona była nieprzyjemna, ona nie była łatwa do gry, i tam trzeba było po prostu już dążyć do takiego jakby gorszego remisu. I po prostu nawet no, to wieża b nie przechodziło. Króletwa był ciężki, nie? może wcześniej coś Radek powinien inaczej zrobić. No ten ruch wieża AC1, moim zdaniem, jeżeli wybrać jakiś kluczowy moment w partii, oczywiście poza tym blanderem na końcu, ale tam tego czasu rzeczywiście Radek już nie miał dużo i to można było przeoczyć, to ruch wieża AC1 po prostu ustawił trochę tę partię. Tak mi się wydaje. Nie gra w tym turnieju Duda Ding 1-1. Ale Ding dojdzie do takiego, drodzy widzowie... Pojedynku do Dadding już za tydzień, w niedzielę dokładnie rusza turniej o godzinie 18.00 i wtedy też będę komentował. Więc na pewno widzimy się za tydzień. Dokładnie, Andrzej. Prymitywne szachy, prymitywny stream. Działa czy 24, ale chyba już zostaniemy na tym, czy przenieść się na stary widok widzowie. Ten z szachownicą. Jak wy chcecie. Mogę tu zostać. Aczkolwiek te pola zaznaczania mi się kolory tu mylą i ten, więc. Jest Git? Mogę zostać no. Co teraz Radek powinien zagrać i co zagra raport. Granie czarnymi na zawołanie na wygraną się bardzo rzadko zdarza. W karierze Radka przypuszczam, że w ostatnich 10 latach na palcach jednej ręki można było policzyć, kiedy Radek musiał czarnymi wygrywać. To bardzo mało razy, bo to na ogół w systemie pucharowym tylko takie sytuacje się zdarzają. Szachownicę mam zmienić? To znaczy, szachownic wygląd szachownicy? Nie, to już nie będę kombinował, niech już zostanie tak jest. To będą szachy szybkie w turnieju za tydzień, który startuje. Drodzy widzowie, ewentualne dogrywki tam w blicach. Więc myślę, że takie tempo idealne dla was, szachy szybkie, bo jest dużo emocji, czas się skraca i wtedy się dzieją różne rzeczy. A też ja będę miał wystarczająco dużo czasu na początku partii, żeby trochę o strategii tutaj popowiadać i wam przybliżyć trochę to, co się dzieje właśnie na tej szachownicy. Jutro, o której się zaczyna imprezka? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jest to w rozpisce szkoleniowej na stronie Kings of Chess. O 19. O 19. się zaczyna impreza integracyjna. Najpierw jest obiad, potem wykład. I wieczorem, wiecie co, będziemy się poznawać. Właśnie, szkoda, że w sumie na czeskoma mogłem przejść i dać wam te 8 figury. Jeżeli teraz niektórzy marudzą, to zaraz pokażę wam, jak jeszcze może wyglądać pokazanie pozycji na 8-bitowych figurach czeskomowych. Raport grywa E4. Raport chyba jest oburęczny, tak mi się wydaje, i gra E4 i D4. Macie taki szachowy slang: oburęczny. Ale to jest akurat dobre słowo. Zamiast mówić, no on gra E4 i D4, no to można jednym słowem powiedzieć, że jest oburęczny. Tak, 20 minut temu mówiłem Wojtku, że, że Radek świetnie gra czarnymi i nie, że gra na wygraną, bo Radek czarnymi zawsze gra z dobrymi zawodnikami tak, żeby wyrównać i tyle. Ale przez to, że jego przeciwnicy chcieli grać na wygraną, to Radek te ich podejrzane często ruchy bardzo ładnie kontrował. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli my wiemy, że musimy czarnymi wygrywać, a przeciwnik wie, że białymi mu starcza remis. Wtedy to wygląda zupełnie inaczej, bo, bo to my musimy czasami zagrać coś bardziej podejrzanego, nieoptymalnego, obiektywnie po prostu czasami nawet kiepskiego, tylko żeby nie uprościć pozycji. Dlatego to wygląda zupełnie inaczej. Gdyby był remis pierwszej partii, to byłbym jak najbardziej optymistą, jeśli chodzi o grę, radka nawet na wygraną w tej partii. A teraz no może, być, może być z tym problem. No, na ślepo jeszcze mogę dać figury. I będę tylko rysował strzałki i zaznaczał pola. Co wy na to? Jak gra C4 to jest trzyręczny? Nie, gra C4 to znaczy, że jest kiepski. Nie no, żartuję. C4 przecież zdarza się też na najwyższym poziomie, ale... Przez to, że E4 i D4 to jest jakieś 90% pewnie partii, okej, okay, wariant Najdorfa. W Najdorfie się dzieje zawsze sporo, ale właśnie, jest B5 to jest taki wariant bardziej pozycyjny, drodzy widzowie. Tu często następuje bicie, bicie skoczkiem. Hetmanem, przepraszam, to jest zbicie w tym wariancie i tam jest taki ruch H6. Potem, że jest E5, Hetman odchodzi, skoczek F6, i potem czarne grają H6, nie wypuszczając gońca na G5. Tę pozycję widziałem, jak grał kilkukrotnie. Kamil mi toń. Oj, C4 to też w takim duchu pozycyjnym, czyli kontrola. Tutaj bez h6 jest dlatego, że przez c4 białe zagrały, to już h6 nie jest konieczne. Bo h6 miał przeciwdziałać ruchowi G5, który bije skoczka, który walczy o punkt d5. Jak białe zagrały już c4, to punkt d5 i tak za bardzo nie powalczymy. No i ja jestem ciekaw co tutaj Radek, jak tę pozycję on będzie chciał grać na, na wygraną, bo jest to ciężkie, no ale czego by nie zagrał Radek, to, to byłby problem po prostu. Byłby problem z grą, z grą na wygraną tutaj. Chociaż ważne, że wymieniła się tylko jedna figura i jeden pionek, no tu oczywiście nastąpi goniec E7, krótka roszada, jakieś takie typowe ruchy, czyli Hetman C7, wieża C8, wieża D8. Te ruchy nastąpią, tylko jak potem torwać. Tę pozycję to już zupełnie inne pytanie. No, może przez B5. Jeżeli przez B5, to może wieża C8 nie jest wtedy nam potrzebna. Radek tu się nad czymś zastanawia. Ja się zastanawiam nad czym Radek się zastanawia. Bo, no, gońca 7 trzeba tu zagrać. Dobrze by było, gdyby raport za zaczął coś tutaj czas tracić. Bo. Moim zdaniem obiektywnie ciężko będzie. E, aha, może dlatego. Może dlatego Radek nie chciał tego grać, bo się bał tego E5 i E5 ruchem może nie jest jakimś mega groźnym. To Co ty, Co ty chciałeś, ale on może dobrać dobrać? Grę. Widzimy, że kolejne wymiany się tutaj szykują. Na D7 może kiedyś na F6, aczkolwiek na F6 raport nie powinien oczywiście bić. Roszady zrobił białe, i figur będzie mało napięcia pionkowego w centrum też nie ma i to jest właśnie strategia raporta na tę partię, tylko raport to jest raczej zawodnik, który lubi akcję, lubi jak coś się dzieje i raczej raczej nie lubi tak wymieniać figur, tylko teraz jest konkret, o to chodzi, że nie można zroszować, bo jest skoczek, bije D7 i po biciach na D7 na końcu wisi na E7, prawda? Goniec i piałe po prostu... Czy na przykład inaczej, Skoczek bije najpierw na D7 oczywiście, byłby bicie, Skoczek D7, Goniec bije 7, Hetman bije 7 i zostanie pozycja ciężkiej figury plus Skoczek po obydwu stronach i, i to byłby dość prosty remis moim zdaniem do raporta do osiągnięcia. No Radek niestety w swoim raport, znaczy niestety, patrząc na całą jego karierę to stety, że nigdy nie grał podejrzanego debiutu żadnego, ale z całą karierę grał Najdorfa. Kilka lat temu włączył E5 do repertuaru, ale gra tam główne ścieżki, bardzo solidne, bardzo dobrze przygotowane i ciężko go zawsze było przybijać. Minusem za to tego repertuaru jest to, że przeciwnik może wejść z którąś z tych linii i po prostu. Obiektywnie, radek owszem wyrówna, ale pozycja będzie wysuszona, i ciężko coś będzie wystrugać z czegoś takiego. I tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Dlatego, taki debiut, który każdy dobry zawodnik ma jakieś podejrzane w swoim repertuarze. Nepo Karcem potrafią zagrać pilca. Jan Krzysztof Duda ma cały arsenał takich dziwnych otwarć. Takie debiuty w takich sytuacjach się przydają. E, taka jest prawda. No i tutaj Radek widzimy, że już trochę cierpi, bo widzi, że ten ruch skoczek bije d7 nadchodzi. A co za tym idzie? Właśnie te uproszczenia. Ok, był Donate. Sorry, widzowie, ja bez słuchawek dzisiaj jestem. E, już. Dobrze, że mi mówicie. Dzięki, The Bishop is a Beast, za e, Donate'a. No, zadałeś pytanie w donejcie bardzo długie, znaczy krótkie, ale odpowiedź byłaby długa, jak uciec. no Musisz mi zaufać, że pozycja hetman na wieży jest. Jest to pozycja wygrana. No właśnie. No, i, i Radek właśnie się zastanawia, co z tym Fantem tutaj zrobić. Szkoda, szkoda, no bo naprawdę nie widać jak Radek ma uniknąć tutaj wszystkich wymian i... Hmm. No. Ja nie widzę ruchu, g5, no może, no, ale g5 wygląda tragicznie, no, g5, g5 to też może nawet zaraz koczek d7. Po g5 też można odejść i tutaj jest straszne złapienie. no tak nie powinniśmy grać w szachy. No ale tutaj też jest skoczek, bije d7. Aha, nie. No tak no, nie wiem co Radek chce na to zagrać. Tę końcówkę jakoś, bo chyba po to tak zagrał, żeby hetmanem zbić na d7 i królem zbić na d7 i królem na c6 przejść. Tak, chyba tak jest zamysł Radka. Zbić tu hetmanem i zbić królem na d7 na końcu i króla ustawić na c6. No ale, ale ta końcówka, drodzy widzowie, no może może jest ciut przyjemniejsza dla czarnych, ale. No nie, no nie, nie jest przyjemniejsza dla czarnych. Tak, próbuję. Próbuję, tak. Wiecie, sercem trochę tutaj ocenić pozycję, że mo może jest jakaś mała przeważka, ale. Gdyby jeszcze czas był odwrotny, gdyby to Radek miał 16 minut, a raport 12, to może, ale raport ma strasznie dużo czasu, niestety. Czy Wojtaszek się wyłożył w przygotowaniach? Pisze Galano, im ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście się wyłożył w przygotowaniach. Moim zdaniem Radek musiał mieć przygotowanego Najdorfa na... Na tę rewanżową partię, a moim zdaniem, jednak powinien przygotować sobie, może na przyszłość, też jakiś taki debiut na szachy szybkie, który można by zagrać w sytuacji must win. Bo raport po prostu na C5 sobie przygotował to. Na E5 pewnie też coś miał przygotowanego do uproszczenia. No i wejść tu sobie, wygrywaj, radko. Tak mówi Richie, prawdopodobnie. Radek może nie zakładał, że przegra pierwszą partię, to inna sprawa, ale no, na tym poziomie trzeba być przygotowywanym na każdą ewentualność. Tak, raport gra od ręki, bo na razie tutaj nie ma też większych zmartwień dla niego i dlatego tę pozycję się nieprzyjemnie gra Radkowi, że on sobie nawet na czasie przeciwnika nie może pomyśleć. On tutaj musi szukać, krować, kombinować. No, i w sumie coś stara się robić. No, po biciach tutaj mamy jakiś atut, tak? Myślałem nad druchem A4, takim śmiesznie wyglądającym, ale chyba nie działa, bo po biciu wieża D4 gramy król C5, chociaż wtedy wieża tutaj. I grozi bicie, bicie koń E4 i bicie tu, ale to jest ryzykowne. To raport, jeżeli nie będzie pewny czegoś tutaj, to nie będzie ryzykował. I można zbić na pewno na B5 i zagrać A3. To raport wie, że może zrobić. A to co? Aha, czyli podobna idea. Po biciu chce zagrać wieża. D4 chyba. I pokról C5, co? No jakieś siatka matowa? Ty wiecie, jakie ja tu są? po król C5 jest szach na E5. Nie. Może być. I po biciu na D4 jest F4. I grozi zarówno konie 2 mat, jak i goniec F2 mat. I chyba nie ma przy tym obrony. Ale nie wiem, czy o to chodziło. Ja już tak te puzzle mi trochę chyba psychikę szachową skrzywiły. I doszukuję się wszędzie matów. No, wieża D8, czyli kolejna wymiana. No po biciu na D8 Radek prawie na pewno chce zbić gońcem. Chociaż może wieżą też jest logicznie, puzelki by sobie kuba poglądało. No, puzelki to będę miał przerwę od puzli. Wczoraj traumatyczne przeżycie z tymi puzzlami było, widzowie. Ciekawe czemu wieża do 8 Radek zagrał? Czemu on te wieże musi wymieniać? <grywa> Dzięki Anna K. za donata z dopiskiem. Pokaż z dopiskiem, pokaż jak się cieszysz na jutrzejszą imprezę integracyjną. Bardzo się cieszę, eee, Anna K. na imprezę integracyjną, będziemy się integrować. Nie, cieszyć, bawić szachami. Pewnie jakieś szachownice najbardziej integracyjnej też będą, żeby sobie pograć. Kurczę, to Koin D5, tak patrzę na to Koin D5, patrzę i ja mówię, czy ja mam skrzywioną psychę, czy coin D5 jest dobre. I mówię, nie, no dobra, nie będę się wygłupiał. A, a Koin D5 jest dobre. Po biciu na D5 jest bicie pionem z szachem i wisi tutaj goniec później. A jak zbijemy pionem, to co? To wieża E7? Po co raport gra takie szmery bajery? Tu, tu. Aha, no dobra. On po prostu chce zagrać po tym tu i po biciu tu bijemy tu i potem jeszcze tutaj wisi. I tutaj jest słabość. No to teraz raport wyczarował ładny ruch. Brody niestety prawdopodobnie nie będzie na imprezie integracyjnej. Jeszcze nie wiemy, czy w ogóle dojedzie na szkolenie. To jest największy minus. Jakieś choróbsko go złapało, drodzy widzowie, ale szykujemy przynajmniej na kilka wykładów zastępstwo dla Piotra Brodowskiego. I może, może się uda załatwić gościa specjalnego na wykłady dla naszych kursantów. Będzie taki no. Bardzo dobry trener. Gonie C5? Oj, to się upraszcza, niestety. Tu, 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 tu. No, od razu mogę tu bić. I tam potem jeszcze zbić tu. Strasznie dużo się wymienia tutaj sprzętu, niestety. <grymne> <grymne> Bardzo dużo się wymienia sprzętu. Nawet nie wiem, czy nie można najpierw tutaj zbić i potem zbić na F6, na dobrą sprawę. Aha, Radek ma tam wieża G8 przygotowane. Wtedy tu, tu i pewnie jakieś g Tutaj. wierzę f1. Tu już jest naprawdę szansa na wygraną ratka mniejsza niż 5%, tak stawiam. Ile spałem po 24 godzinnym streamie? Spałem... 4 godziny do 16, jakoś z hakiem. Potem poszedłem na piłkę, wróciłem i spałem 8 godzin. Jakoś tak. Teraz raport myśli, jak najdokładniej powymieniać te figury. Czy bić najpierw na D8, czy nie bić? Ja bym bił chyba, bo po tym jeszcze trzeba oprócz bicia d 1 w ogóle rozważyć od razu ruch wieża G8. Aczkolwiek wieża G8 wygląda podejrzanie, żeby linię D oddawać. Ten król może się czuć niekomfortowo przy dwóch wieżach, więc tak. Z jednej strony chcemy czarnymi zachować jak najwięcej figur i zagrać od razu wieża G8, z drugiej jednak strony król na C6 czuje się po prostu źle i, i za dużo akcji dajemy wtedy białym. No ale. Chyba trzeba czasami nieobiektywnie zagrać gorszy ruch i to wieża G8. Ciężko, ciężko powiedzieć. Tak, jednak raport zdecydował się najpierw zbić. Zbić na B5, zbić na F6, albo w ogóle zagrać teraz jakieś. F3 Bo w sumie z tym piąkiem Niekoniecznie się musimy spieszyć Tylko po F3 jest wieża G8 Ja bym tam bił Ja lubię proste szachy Nie kombinować Drodzy widzowie Wziąć póki można I się nie gimnastykować za bardzo Nie przemęczać się drodzy widzowie To jest najważniejsze W życiu, w szachach również nie ma co kombinować jak kruk pod wiatr, ale raport lubi kombinować. I to jest dlatego, tam daje jeszcze jakieś malutkie procenciki Radkowi na, na to, że tutaj jeszcze będzie miał swoją szansę w tej partii, że raport czasami lubi przekombinować. Kuba N nie pomyślałem o tym rzeczywiście, to byłby, tak można było pomyśleć, zaprosić Badura na szkolenie, na imprezę integracyjną przede wszystkim. No i to jest na przykład wieża E4, to z moim zdaniem dziwny ruch. Nie wiem jeszcze, czy dobry, czy nie, ale na pewno nie jest ruchem potrzebnym. I co na wieża G8 ma przygotowany raport? Dobra, kto rozumie ruch wieża E4, pisze 1. Kto nie rozumie, pisze 2. Na czacie, drodzy widzowie. Albo 3. No to TheAlwin PL mi wytłumaczy w takim razie, o co chodzi w tym ruchu. Czy powierz G8? Ja nie widzę, co on chce zagrać. G4? A może G4 chce zagrać? Wieża D5, no to tam chodziło o to, że, że ta wieża chciała co na G4 przechodzić, a wieża D5 też nie kumam tego ruchu. Chyba przestaję rozumieć o co chodzi w szachach w ostatnim czasie drodzy widzowie. No dobra, wiem, że Radek po tym chce po prostu wziąć tu. A, to już wiemy, a 4 to był jeden z zamysłów ruchu wieża E4, żeby wymienić jak najszybciej i mieć wolnego piona B. Czyli takie, takie były intencje. I ewentualnie przejść na G4, na G7. Tylko nie wiem co powierza g miał przygotowane Richie, szczerze mówiąc. Może to G4. No G4 tam wyglądało w sumie mega logicznie. To może to było rzeczywiście zagranie bardzo dobre. No już tylko cztery pionki zostały Radkowi Wojtaszkowi. Cztery pioneczki i to jest nadzieja Radka. Niestety te pionki tutaj widzimy, że są zdublowane. Ten na H6 też jest kiepski, no ten na E6 tylko jest pionkiem który może się wyzbyć jakiegokolwiek wstydu. Reszta no nie za bardzo. No, i niestety są to pionki na innym skrzydle. To białe mają atut w postaci wolnego piona, więc czarnym ciężko tu będzie po prostu tego piona wolnego wykreować i nie obędzie się to prawdopodobnie bez strat materialnych, bo ten pionek na H6 no, prędzej czy później może paść niestety. No i teraz Radek sobie tam siedzi przy tej szachownicy. I ja mu nie zazdroszczę, ponieważ on się zastanawia. On wie tak, że pozycja obiektywnie jest remisowa. I co innego, że pozycja jest obiektywnie na przykład równa, czy remisowa, jak jest masa figur na szachownicy, bo wtedy wiemy, że dużo jeszcze może się wydarzyć. Tutaj jest tylko po dwie figury, po cztery pionki, i nie ma żadnych napięć, słabości u białych nie ma żadnych. To, co ja mam tu wykreować, no to zasuwam pionem. No F3 pewnie tu nastąpi, bo się narzuca na maksa. Aczkolwiek e, ruchy moje z ruchami raporta się nie pokrywają zbyt często. Ale F3 to jest taki ruch no, ideowy. Chcemy tego przyblokować na tym polu jak najdłużej i potem ewentualnie go atakować z tej strony. Chociaż Radek będzie chciał goniec D4 grać. Ale jak gońca ustawi na D4. Wtedy zagramy przy końcu na F6 często zagramy F4, wykorzystując tutaj przyciągi z tym gońcem. No, w końcu coś mi się zgodziło z tym, co zagrał Richie. No i, no i właśnie, to, to jest ten problem, że z tym pionkiem teraz nie za bardzo jest, co zrobić. No, on tutaj jest słaby na czarnym polu. Gońca na d4, owszem ustawimy, ale białe właśnie zagrają gońc f6 i dwie figury atakują, dwie figury bronią, więc Radek ża żadną z tych figur nie będzie mógł tak naprawdę się ruszyć. I co tu dalej w pozycji robić? Trzeba by przejść królem na e6, żeby zwolnić z obowiązku obrony tego piona na e5 nasze figury wieże i gońca ale w tak zwanym międzyczasie prawdopodobnie Richie będzie mógł zagrać ruch f4 i po e4 wymienić gońce i ta wieżówka będzie w prosty sposób remisowa. Dlatego Radek kombinuje coś innego i chyba na h3 chce gońca tutaj postawić. Po co h3 wymusza Radek? A może to jest tylko po to, żeby miejsce dla króla zrobić sobie, tak mi się wydaje. Ale po król. No, może tak. Może tym królem gdzieś. A, jeszcze jest taka idea. Może zagrać. Ale f4 to wygląda tak źle. Nie no, f4 wygląda fatalnie. Bo mi się marzyło coś takiego, nie? Zagrać tak, gońca na e3 i f5 grać. Ale nie założymy tego zrobić nigdy w życiu. Jeszcze bardzo dużo czasu ma reprezentant Węgier, niestety, na budziku. Mikołaj, nie miałem parcia ze strony rodziców, żeby grać w szachy. Sam z siebie. Na początku nie chciałem grać, ale potem przez przypadek zacząłem grać. G4. Też nie wiem, czy to jest konieczny ruch. Oj, Wellpack, 5 dni i 4 godziny spędziłeś na oglądaniu kanału? To chyba rekord, co? Nie, sorry, pociąg do gwiazd, jeszcze dłużej. <laughs> Widzę, że się jest challenge, kto najwięcej. Pociąg do gwiazd ma najwięcej? 5 dni i 13 godzin. To jest sporo. O, sorry, szybki klakier, ma 6 dni i 13 godzin. Dlatego ma VIP-a no. Humor Gitówa jeszcze więcej, 6 dni, 21 godzin. <gryw> no ale spamujecie watchtimem. Dobra, humor Gitówa chyba jest nie do pobicia już. F4 wymiana. Co? A co jest po tym? Ja nic nie rozumiem widzowie. Co jest zbije H2? Ej, ja nie widzę, co jest zbije H2. Wy widzicie? Znaczy ten goń sam stoi fatalnie oczywiście, nie? Ten goniec stoi fatalnie na H2. Wieża D2 mogę zagrać. Oj, wieża D2 jest po goniec h 2 Bicie, bicie, goniec G3, goniec G1. Ale bezczelnie zagrał raport. Oj, ależ on zagrał bezczelnie, goniec F2. Bardzo bezczelny ruch. Moim zdaniem chcę po goniec H2 grać wieża D2. Wymienić wieżę i król sobie wejdzie na E4. Ten pionek sprawia, że ten król czarny nie może tutaj przejść. Pionki są na czarnych polach. I jeszcze jest zły róg, drodzy widzowie. Trzeba o tym pamiętać. Zły róg, czyli jakby został pionek na H6 i pionek na e, i Igoniec. E, to i to, gdyby zostało na króla, to to jest remis. No Wieża D2, moim zdaniem, chce grać raport, jak nie, to ja już nic nie rozumiem. Tu, tu, potem król idzie tu, aha, chyba że król C4 mam. B3, król bicie, król D3, idę po tego piona. No, ale to trzeba policzyć jeszcze. No, Nordeo! Ale żeś, Nordeo 9 dni, 17 godzin? To ja nie wiedziałem, że ja streamowałem 9 i 17 godzin. O, Przemkowski mam mniej 9 i 12. tę pozycję też można grać na zasadzie, że zagrać sobie B3 jakieś albo król C3. I stać w miejscu. Taka strategia też nie jest głupia, bo po Golę g zawsze zbijemy i zagramy wieża G2 i weźmiemy tego piona. Potem weźmiemy tego piona. Więc to też nie jest głupie. Stać białymi teraz w miejscu, i niech czarne sobie coś robią. Watchtime na YouTube nie działa. <grym> działa na Twitchu. A czemu w sumie tu nie działa? Zaraz sprawdzę. Może z, zaraz uruchomię. No, wymienił wierzę. Tak mi się wydaje, że, że, że to jest dobre. Teraz, oczywiście, odchodzimy gońcem gdzieś tam na G1 albo na a Aha! Można w ogóle odejść na A7, żeby te pionki od tyłu od razu atakować. Po co na G1? Ja tam, o, oczywiście, odruchowo chcę ruchy do tyłu zrobić. Teraz goniec B8, wymusić Król D5, zagrać Król D3 i potem pionkiem B zasuwać. Ej, w ogóle watch time nie ma takiej komendy ustawionej czemu. To nie dobrze. Nie wiem jak ją ustawić widzowie. No tak. Jeszcze tego piona tutaj wrzucić i wtedy tak, tak. Aha, ale F5 może radek czasami zagrać. Czarne chcą zagrać tak, chcą zagrać F5, po biciu zagrać gońc F6 i zasuwać pionem H. Taka jest tutaj idea. No, raport ma jeszcze 6 minut. Dlatego on, on tu myśli nie dlatego, że ma jakieś problemy, tylko że sobie wszystko może policzyć na palcach niemalże. Gońc B8 się tutaj narzuca taki ruch. Bo jeżeli czarne chcą zagrać tak, tak i tak, to zagrajmy gońc z 8 I teraz co uzyskujemy tym ruchem? Aha, król d4, mogą... no ale jak Radek zagra król d4, jedziemy pionem b. Na e4. b5? Nie no, możemy bić, możemy bić na e4 i po biciu b5. Tu. A nie, można ku ledwa bo e3 szach. To no jeszcze nie jest takie proste w takim razie wszystko, nie jest to takie oczywiste. W stu Czy ja planuję jakąś niespodziankę na rocznicę istnienia na kanale Twitch? A kiedy ta rocznica przypada? Jakoś w maju, nie? Tylko w maju, drodzy widzowie, ja mam chyba 3 tygodnie, mnie nie ma w domu. 10 maja. To 10 maja prawie na pewno mnie na chacie nie ma. Będę chyba wtedy komentował jakiś turniej w terenie szachowy. Tak, stream 100 godzin. To z widzowie, ten 24-godzinny zrobiłem, bo to było, wiecie, w dobrej sprawie. Ja normalnie takich streamów nie robię, bo to jest. Generalnie byłem zmęczony później mocno. 100 godzin ze speedrana puzli do 54. Dobra, wróćmy do spraw poważnych, bo Radek próbuje zastosować ten plan. Gońc B6, o co tu chodzi? Był gońc B6, gońc C7. Nic nie kumam, nic nie kumam z tego, co tu się dzieje. Pewnie jest dużo równorzędnych ruchów i tu wszędzie jest remis. Bo Radek ma pionka więcej, ale po pierwsze ma piony zdublowane, a po drugie ma piony na czarnych polach. I ten król może tutaj przenikać bardzo łatwo, a ten pionek odciągnie tego króla. I dlatego to jest remis. Nawet w pesymistycznych wariantach to może być yy, lepsza pozycja białych. Gońc na G5. No i jeżeli byłby konkurs na najbrzydsze gońce kiedyś organizowany, to ten na pewno by dostał jakąś nagrodę, co najmniej publiczności. Auto tak, auto mechanik wziął auto na cały dzień i nic nie zostało w aucie zrobione, bo nie do końca wiadomo co tam jest. Ale powiedział, że mogę jechać raczej do Wieliczki, więc pojadę raczej. Tak, w, w, za diagnozę, za diagnozę musiałem zapłacić auta. No, i teraz po prostu raport chce gońcem stać tutaj i nic nie robić. E4 radę chce zagrać na bank. A tutaj, gońcem jednak, żeby po E4. Aha, żeby ten pionek był bardzo szybki. Bo jak ten pionek dojdzie do B6, to już będzie po zabawie, bo już nic go nie powstrzyma. Jeszcze kciuki w górę drodzy widzowie na prawdopodobne pożegnanie niestety Radka z turniejem w Berlinie, ale pokazał tak się z znakomitej strony był, no nie był zaliczany oczywiście do grona faworytów jeśli chodzi o awans, a jednak szanse miał olbrzymie. No szkoda tych klasycznych partii, gdzie, gdzie powypuszczał parę dużych przewag. Dzięki piączak za Donata wielkie. No ale brawa się należą ponieważ no Wiemy, że ostatnio Radek mocno poleciał z rankingiem w dół. Spadł poniżej 2700 i to wyraźnie poniżej 2700, bo chyba 2686 ma teraz. Na tym turnieju uzyskał jakieś 7-8 punktów, coś takiego. Więc może na 2700 wróci. Wsparcie, drodzy widzowie, mile widziane. Czy myślałem o założeniu TikToka szachowego? Myślałem, myślałem przez jedną sekundę mniej więcej. No i, i tyle. Na myśleniu przez sekundę TikToku się skończyło, drodzy widzowie. Kiedy wrócę na 2500, mam 2500 przymkowski. W partie klasyczne dwa tygodnie temu wróciłem na 2500, już spadłem na, na 2489. I w cztery partie to nadrobiłem, i mam dwa 500, więc wiecie, jeszcze żyje szachowo. Dobra, no ostatnia tutaj desperacka, można powiedzieć, próba radka po biciu. Chcę zagrać f3 szach i po król e1 król d3. Nie wiem, co dalej, bo b5 po prostu. Tu można jeszcze to przegrać czarnymi, ale oczywiście Radek wie, że. Ee, że to bez znaczenia jest, no może tam do rankingu się liczy, ale no ich ha, jeszcze tutaj może dać szacha najpierw. Tak, szach, Zresztą nie wiem po co ten szach. Króle... Król na F1 będzie nie do wyrzucenia, jest na białym polu. Dlatego ten pionek nie jest groźnym, wolnym pionkiem, bo z F1 nic nas nie wyrzuci. No, to, to jest problem. No i teraz można zagrać na przykład E5. I E5 już w bardzo prosty sposób. Chociaż nie wiem, to wtedy tego stracimy. O, już widzę. E5, bicie, bicie, król B4, goniec. G7, Król C4, Goniec bije H6, Goniec bije H6, Król F2 i Król bije F3. I Remis. Tak się partia skończy prawdopodobnie. No ja bym zagrał. Aha, po E5 jeszcze jest Goniec F4. O, to może nie. E5 nie można, bo Goniec F4 jeszcze jest sztuczka, niestety. Znaczy, niestety dla radka nie można E5 zagrać, chyba. No, niech to się odznaczy. Po E5 jest chyba tak. A nie, to też jest remis, bo bijemy. I po biciu tutaj królew 2. I potem bijemy tu i czarne zostaną z tym pionkiem, z którym jest remis. Goniec C5, jeszcze inaczej zagrał. A, no też fajnie. Gońca stąd wyganiamy. Idziemy królem po pionka F i też remisujemy. No tutaj, to już, tu już nie ma co wymyśleć. No, jak zbijemy na C5, no F2 jeszcze, na no tu król E2. Bicie, bicie, to bicie. No tak, no i potem gramy tu, nie? I remis. No, niestety, kończy się przygoda radka z tym turniejem. Przyniosłem mu chyba pecha. Póki nie streamowałem jego partii, to był bez porażki. I w tym momencie partia się skończyła, drodzy widzowie. Niestety skończyła się remisem. I nasz zawodnik tym samym odpada. Yy, odpada z. Yy, turnieju Grand Prix FIDE w Berlinie. Jeśli chodzi o Domingueza i Wesleya, co so to jeszcze grają? I coś takiego się dzieje. O, jakieś dymy na maksa. Widzimy, że mało czasu mają zawodnicy, więc chwilę jeszcze zostanę przy tej partii, bo Wesley so był już jedną nogą w półfinale. Czy w ogóle mamy trzech reprezentantów Stanów Zjednoczonych w półfinałach? Nakamurę, Aroniana oraz jednego z tych dwóch dżentelmenów. Ale zwariowana partia. Więc nie kumam, co tu się dzieje. Konie w 4 się narzuca, ale pewnie z jakiegoś powodu nie jest dobre, skoro tego nie gra. A, f 4 nie można, bo wieża F4. Tutaj mat wisi. I to jest największa groźba, że jak byłby teraz ruch czar białych, to nawet bez ruchu skoczek F4, bez ruchu skoczek F4, biały grożą ruchem wieża F4 z atakiem na Hetmana i z groźbą mata. No właśnie, skoczek H4, wieża bije H4, teraz G6. No to wieża bije H5 na przykład, można zagrać. Koniec. No, po odejściu królem jest Hetman, bije G6, mat w następnym ruchu, bez względu na ruch. Czyli akurat przyszliśmy, że no, niespodzianka na pewno, bo w szachach szybkich lepszy jest Wesley, co się wydaje, od Domingueza, a to jednak Dominguez wygrał i awansował do półfinału. Dominguez jest pewnie zawodnikiem przez część widzów bliżej nieznanym, ponieważ w małej liczbie turniejów występował ostatnio. Lenier. Oczywiście zawodnik pochodzi z Kuby, ale jakoś półtora roku temu chyba, czy dwa lata temu zmienił federację na amerykańską. I zobaczymy właśnie Domingueza w półfinale Grand Prix. Tak. Radek Wojtaszek niestety odpadł. Po przegranej. No, ta pierwsza partia, drodzy widzowie, moim zdaniem, ten moment na ten moment Radek będzie plus. So, a to w ogóle komputer też pokazuje, że to wątpliwe jest. To widzicie. W ogóle to, co mi się na początku, w trakcie party live, nie podobało, to komputer podziela moje zdanie, że no, bicie na C5 wygląda bardzo prymitywnie, no, ale jednocześnie ucina wszelką dyskusję. Na temat w ogóle czy czarne mogą o coś tu walczyć, no bo po prostu jest bicie, 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 no i tu można zagrać dowolnie. Pewnie Hetman E2 pokryć to pole, wieża zaraz może zbić na D7, druga wieża przyjdzie na D1, i białe na pewno nie stoją tu gorzej. I to był moment, nawet komputer się zgadza, że na konkrecie to się po prostu nawet nie zgadzało. Hetman F3 też zagrał źle, Richie. Co było zamiast hetmanewczy, trzeba było zagrać? Nawet nie wiem. Eee... No, nie wiem, co trzeba było zagrać. A, goniec H6 w ogóle. Ojejku, to, to, tego, tego ruchu nie widziałem w ogóle. Po prostu przeganiamy wieżę stąd. Ta wieża musi gdzieś wrócić. I teraz można tu zbić piona, nie? Obydwaj zawodnicy to przeoczyli prawdopodobnie. I to moim zdaniem był kluczowy moment. No nie tylko partii, ale jak się okazało, również meczu, ponieważ tej partii rewanżowej Czarnymi Radek no ani przez chwilę nie miał tak naprawdę cienia, szansy na skomplikowanie pozycji. Musi sobie Radek na takie sytuacje jakiś debiut przygotować, może trochę podejrzany. Ja mu mogę parę takich podejrzanych debiutów polecić. <grym> Mam całą. Cały arsenał takich debiutów, że akurat na jeden raz może. Ja no żartuję, Radek to by sam wiedział oczywiście, co, e, co zagrać. E, nie chiński mur. Nie chiński mur ani nie murski Chin. Radek musi po prostu sobie coś przygotować, bo to nie może być tak, że gra pozycję, gra partię, że musi czarnymi wygrywać i to się wszystko tak szybko wysuszyło. I no nic tam w ogóle się nie działo. Partia można powiedzieć bez historii. Tak, tak nie może być. Po prostu. Tylko, że Radek ma mało po prostu takich partii, że musi czarnymi wygrywać. Prawie w ogóle takowych nie ma. To tylko w Pucharze Świata może się zdarzyć. No ale w sumie w tym Pucharze Świata z racji tego, że tych zawodników jest teraz więcej w tym Pucharze Świata startuje, to Radek ma gwarantowane, że praktycznie rok w rok w tym Pucharze Świata może uczestniczyć. Więc... Yy... Chociaż Puchar Świata jest chyba co dwa lata, tak? Tak czy siak powinien sobie coś takiego znaleźć. Takie są wnioski po, po tym pojedynku. Eee, no dobrze, drodzy widzowie. Będziemy się żegnać. Będziemy się żegnać. Bardzo mi było miło, że stawiliście się tak tłumnie. 1300 osób w kulminacyjnym momencie łącznie było. Zapraszam na turniej blitzowy, jeżeli ktoś jest z Małopolski lub okolic i chciałby zagrać 15 lutego, zaraz po walentynkach, jak odbębnicie, co trzeba odbębić w walentynki, to zapraszam na prawdziwe święto 15 lutego, turniej blica pod Wieliczką wieczorem, po pracy można przyjść w przyjaznej atmosferze zagrać w turnieju, również ja będę miał przyjemność zagrać w tym turnieju, puchar będzie można zdobyć, nagrody rzeczowe, wiele się będzie działo szczegóły na stronie, a chyba w wykrzyknik turniej nawet jest komenda, tak mi się wydaje. Więc jak ktoś lubi szachy i chce przyjemnie spędzić wieczór wtorkowy, jeżeli się nie mylę, to, to wszystkich zapraszam serdecznie na turniej. Tak, w półfinale jest Hikaru, Nakamura, Lenier Dominguez, Richard Raport oraz Levon Aronian. Nie wiem, kto z kim gra, czy to zlosowanie, czy to było wcześniej ustalone. Szczerze mówiąc, ten, tego turnieju tak mega nie śledziłem. No i tak, taki Title Tuesday na żywo, to prawda, Przemkowski. Będzie Untitled Tuesday, można powiedzieć. Dziękuję bardzo, Tadek Nudel i zapraszam wszystkich na stream za tydzień, w niedzielę, a może w sobotę, bo w sumie w sobotę wracam ze szkolenia, może jeszcze wieczorem się odpalę. Jeśli macie dzwoneczki pozaznaczane na Twitchu, na YouTubie, to jest prawie niemożliwym, żebyście przegapili żebyście przegapili streama jakiegokolwiek, więc jak nie macie zaznaczonego, to zaznaczcie po prostu i Wysyłam was do Alesi na, <grych> na Twitchu. Możecie ją pozdrowić ode mnie. Generalnie. To co widzowie? Życzę wam przede wszystkim udanego weekendu. Żebyście wypoczęli trochę w yy, szachy. Coś też pograli. Zadanka porozmawiali. Jeżeli chcecie się szachowo rozwijać. Yy, I do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.